Nie, muszę zrobić tę scenę, że wszyscy salutują. Gorzej jak do oberwę. Będę siedział tutaj. Zamach stanu. Jeszcze się nie zgubiliśmy. Dziwne. A dwa skrzyżowania mijaliśmy. Ciekawe, co tu budują po lewej. Pewnie centrum albo parki. Plazę. Powinien trzeba tutaj przyjechać. Tak, dokładnie. Chociaż ja wezmę tu artylerię. Przedłużę im pracę. Się nazywa, wyrównam grunt pod nową zabudowę. Tak, tamta ściana im nie wyszła, czekaj, zburzę ją. To fajnie wygląda. O, przyczepka. Patrz na drogę. Nie, nie w nie. Dawaj, przeskoczyć na prawą ciężarówkę. Dzień dobry. User left your channel. Królika przejechaliście. Kołka wam się wkręci. A, obstrali się. Ja za tchórze, aniby Rosjan. Tak. To ma być specnaz. O kurde. Mamy ostrzał. Mamy kontakty z front. No podjedź trochę człowieku, nie będę znowu biegał do tego auta. No dobra, to idziemy. Trochę. Schowaj się za ciężarówką najlepiej. Gdzieś czekaj, jestem wystawiony. Stój. Stój, stój, stój. I to jest najlepsze, że drzwi się otwierają. Czołg, co to jest w ogóle? Do czego szukacie? No, piechota. Piechota to jest. No to nie ma tak, nie widzimy tutaj wszystkiego. Wszędzie są krzaki, nie widzimy, czy ma RPG, czy nie. No na środku drogi, no wszędzie, ogólnie, na drodze. Weź się przez mówki. Wejdź to ze mną. Nie, bo nasi już są wokół. No bo jakiś cweluch coś tam kradnie. Oh, schowaj się, Golasie jeden, bo... Zostaw czołg! Putin nie będzie dumny, no. Co ty? Rejno. Ty! O nie. Stój, stój, ty! Cześć, 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 stój, stój, stój. Nie wiem skąd ten ostrzał.
ze schodu. A to tam są nasi też, to nie jest skrzydła. Tak, przechodzimy prawo i pomagamy im z prawej strony. Idziemy lasem. RK, Merlin, weźcie lećcie tam do dowódcy, tam się strzelają w lesie. Mógł tylko się dać. No, uważajcie, jesteśmy po waszej prawej stronie w lesie. Staramy się wam pomóc. Kurde, ktoś zadymił. Igor? No? Wycofajcie się z tego. Wszyscy z lesu od Igor? Ktoś tam jeszcze. Wycofajcie się od nas. Igor? W lesie nic nie zrobicie. Co? A. Zajmij się nim, to. No w mordę. Alfa 2 stoi, chyba 3 tytanie, nie? Ciepcha, kurwa, nie. Wyrazy? Igor jest w medykiem. Rejro jest. Rejro do mnie. W krzaki na wschodzie? Strzygnij sobie marchinkę, bo nie wiem. Dzięki. No wiecie, opatrz, nie ruszaj się, mamo. Możecie, nie wchodźcie na ogień. Wszyscy są cali? Z Waldyrze? Chyba tak. Gdzieś uważajcie, nie wchodźcie tam z tego lasu, bo czołg tam strzela. Kuba. Ej, odsuńcie się trochę od czołgu, podjedziemy trochę do przodu. Dobra. Dobra, jedź. Alfa 2, chodźcie za mną. Obejdziemy ich trochę z lewej. Chodźcie. Maro. Chodź Maro. Maro. Na północ. Maro, na północ. Są nasi w tym lesie? Z tego co wiem, to nie. Maro. Gdzie jesteście? Gdzieś przed nami jest ostrze, uważajcie. Kurde. Podchodzimy powoli. Ksewery? Mamo. Ja bym tego bota zignorował i wrócił do pojazdu i dalej pojechał, bo to sens, nie? Tylko tracimy na niego czas. Czy do pojazdów nie wiem, czy już jest sens wracać. Rejro, proponuję odpuścić tego jednego i przejść po prostu dalej już. Umrzemy tu. Rizka bije. Dawajcie do tyłu, to jest bez sensu, kurde, tutaj. Nic nie widać. Kto z nas? To nie nasze granaty. Dostałem. Możesz.
Jakieś rozkazy? Gasper dostał. Igor. Gasper dostał. Kto rzuca te granaty? To jest moździerz chyba. Schylujcie go, jak jest żywy. Fuck, dostałem. Go holuję. Igor. Dajero, potrzebujecie otwarcia? Osłaniajcie. Rejlo, może wjedziemy czołgiem w las, rozjedziemy kilka drzew, może go przejedziemy. User joined the jaką luką? A gdzie są, gdzie w ogóle macie kontakty? Wiesz co, go po prostu olał i jechał dalej. Miał bandaże chociaż dwa. A więc Amerykanie. Wiesz, to Ameryka. O, dobra, idziemy. Idziemy. Czekaj, muszę... Dobra. Adrenalina, znaczy morfina. Żal zostawiać pojazdów, podjedziemy trochę jeszcze. Chociaż... Nie ma sensu, może. Nie, 500 metrów, możemy podjechać. Rejro, mamy ostrzał z miasta. Ja już nie mam patrunków, ja pierdolę. Dobra, podchodzimy pod las. Będziemy podchodzić pod to miasto. Prawa i do lasu. Dobra, lewą stroną. Widzisz tam jakieś kontakty? Chodź. Jest. Tam gdzie... tak, dokładnie tam. Jesteśmy pod lasem, mamy przechodzić dalej? Zapchamy tym lasem? Przechodzimy lasem i no, podchodzimy pod miasto i będziemy czyścić. O, czy szeroko otwarte broń gotowości. I pomału, nie spieszmy się. W linii idziemy, tak? Tak, możemy iść w linii. Zgłaszam. Wszyscy lewo mnie. Bardzo ładnie, no wyszło. Alfa 1 prawo, Alfa 2 Jansen lewo, nie słyszałeś? Teraz pytanie, czy biegać z kałachem, czy z... Lewej. Z wschodu. Nie, z tego lasku. Ze wschodu. Nie spieszmy się tak, bo... trochę przegoniliśmy. Dla mnie ksawery z lewej naszej strzelanie. No, tak na skos. Obserwować las. Ja wysyłam po dwie osoby, ciepło po dwie osoby wysyłam, a resztę osłania. To po jednej. Jedzie czołg i tak. Widzę ten czerwony budynek, widzicie? Możemy tam podejść do tego budynku czerwonego. No troszeczkę zaraz zadymię. Na lewo tego budynku ściągałem kontakt, jak coś. Maro, dopiesz i zabudować. Dobra, mam dobrą pozycję z KM, a mogę was osłaniać, jak będziecie się przemieszczać. Dobra, nie wiesz do budynku czerwonego.
Dosek, rusz dupę! Nie wjeżdżę do budynku i zajmijcie pozycję. Ewentualnie wyczyście. Igor, przejdź na dwójkę, jak z Alfu 2 idziemy. Dobra. Wysyłam po dwie osoby i zaraz będziemy wszyscy przy budynkach. Jak nie, to mamy kontakty za tym ceglanym domkiem. Podejdź, podejdź, tu są nasi. W budynku są, w budynku. Kurwa, to czerwone cegły. Dzieje. W budynku czerwone cegły są nasi. Kurwa mać, wali się do swoich. Alfa 2. Nie, to się pyta, chłopacz, po prawej są od nas. Tak, tam są od nas, Alfa 1. Niestety, kurwa, to stoi. Marek kazał otworzyć ogień, dobrze się kapnąłem, że to wy. A to ciąg był, AP. Kontakty na północy, głąb miasta. Marek, Rejro znaczy się... Merlin, nie lutuj teraz. Co? Morfinę walniesz? Ale to... Aha, nie wiem, w takim razie... Ale za który jeleń do mnie cały wątek wali? To wiem, że to było. Bartek pewnie. Maro kazał strzelać. Dzięki. Nie, nie, bardziej na wschód. Wschodu mnie. To jest taki zagotowany budynek. Jedziemy. Jaką ścieżkę? Blaszana budka ze wschodu tam wali, wali ktoś do mnie. Ty Maro nie wychylę, bo ty kurczę, on wybrwaje. No. Ty powiedz temu, żeby się cofnął tych metrów w naszą pozycję. Czołg, bo potrzebujemy, żebyś się cofnął trochę do tyłu. Po lewej stronie, żebyś nas osłonił. To jest ten drugi cegany budynek, bo on pomyślał o tym sprzęt przed nami. Czekajcie, ile mam się cofnąć? Ja ci powiem, jedź do tyłu. Mniej więcej tutaj, ta luka, stop. Tak, te zabudowania, ta blaszana budka. Dalej te zabudowania, tam są wrogowie. Przyjąłem.
Z tamtej pozycji nawet coś do nie strzela, ale to chyba jakiś pojedynczy niedobitek. O Maro, ty tu jesteś. Chodźcie na północ. Wycofamy, cofniemy się trochę. Drużyna, idziemy na północ. Na północ? Ale mi ta... Na północ, ja nie wiem gdzie byście tam wyrwali do przodu. Czy wy zgodnie z rozkazem wyczyściliśmy miasto. No fajne dowództwo, dotarliśmy do końca wioski. To już zostańcie tam, gdzie jesteście, na końcu tego miasta. Czy Alfa 1 ma przejść z drugiej strony i pomóc wam tam? Dobra, bez odbioru. Idziecie? O, Igor Gierny. Rejno, jakieś rozkazy? Robok ciebie jestem. Maro. Dobra. On poszedł delikatnie dalej. Dobra, chodź. Uważaj na lewo. I sprawdzam. Alfa 1 do dowództwa, zlokalizowaliśmy na razie pusty KM, on jest jeszcze nieobsadzony. Oznaczony na mapie. Można by go czołgiem rozsadzić, tak w razie czego. Czysto. Ja. Przyjąłem. Rejro. Co? Masz fajną broń dodatkową. Wiem. Twoja go znalazł. Javelinem nikt nie pogardzi. Taka jest ta kuba. To nasi idą drogą. Nie wiem, my idziemy polem przez płoty, nie drogą, uważajcie. Rejro, właśnie miałem cię strzelać przez tą rakietę, którą masz na plecach. No. Znaczy do zakrętu, to dalej tą główną drogą, co nie? Tutaj ta tuba twoja była strasznie myląca. I ktoinku. Chyba do... Czołg, do czegoś to razie? Ładuję po czołgu. Na mózgłoś. Co? Powtórz. Do czego strzelacie? Mamy wam pomóc? No, mamy tu kontakty na tym KM-ie.
Alfa 1 do dowództwa, jedziemy pomóc Szokowi, mają problem tam. Kuba, tam nie ma żadnej osłony. Na polu leżysz otwartym. Mam osłony, bardzo dużo. Twoje ciało? Jedyne czego nie mam, Maro, to amunicja. Maro, jesteś tu gdzieś? Jestem tu, jest tutaj. Przebijamy się na wschód do tych zabudowań. Podjedziemy i pod... Dobra, wschod. To żyna na wschód idziemy. Przebijamy się przez las. Chodźcie. O, mam jeszcze 5 magazynków w sumie, ale tak to bym miał 12, gdyby nie Rayro. Gdyby się nie brał, to byś miał dalej 12. Ale ja nie zmieniałem, ja ją pakowałem do plecaka. Czołg, przerwijcie na razie ogień. Znaczy, u nas się buguje to górestwo i jak ja strzelam, to jemu się przełącza na działo, no. Wyrzuciłem hukowe, które i tak nie rzucam. Wszystko. Bo już się trochę wyprzytykałem wtedy z amunicji i byłem w stanie to wiedzieć. Tam tak, ze wschodu coś ładowało po mnie. Wiem, widzieliśmy. Przecież. No nie wiem, bo wołałem kurczę, się zdezerowałem się, że mnie to nie troszkę. Chodźcie tutaj krańcem. Tak, jestem coś. Czołg, wstrzymaj ogień z działa. Tak. Tutaj na polu Maro leży na zachodzie. Dobra. Gdzieś, uważajcie. Rayro, naprawdę, po raz drugi już bym cię zastrzelił przez tą tubę. Co ty nie rozróżniasz, Akacza? Alfa 1, mamy stratę jednego. Ale widzę twoje plecy i tubę. Alfa 1, mamy stratę... Zginął, zginął. Dosłownie, zerwałem rękę. Uwaga, nasi... Uwaga, przed nami. Jo, witamy, witamy. Ja pierdzielę, ale gościu dostałbyś... Widzicie tutaj tego jednego frajera w lecie? Już mi Bartek wystrzelił. No, właśnie to przynieść. Kto tu leży? Szemro. Szemro? Czego wam brakuje, bo mam wszystko. Czekamy na medyka. Patrzaj go, a nie. Co mu robisz? Bandażowałem go. Rozwijając ja siebie muszę bandażować troszeczkę. Diagnozuję go jeszcze. On chyba trzeci raz pada, nie? Albo drugi. Odczuwa silny ból Marwinka. Rayro, ty kogo niesiesz? Nie mam pojęcia, zaciąłem się. Jak położyłem Przemra i się zaciąłem. Właściwie go nie opatrujcie. Czekaj. Big out, ciołek na w tym momencie. Jak sytuacja? A Przemra się obudził. Dobra. Nie ma leżenia. Nie, co się z nim dzieje? A, Rayro go dalej nosi, czekaj. Właśnie. Obudził się i się przewrócił z powrotem. Podniosłem go. Podniosłem go na chwilę, żeby. Odbugować. No to czekaj. Ty, no nie da się. Zaciąłem się jak nic. No po co go nosić? Obudźmy go i tyle, nie? Okej, okay, co się dzieje? Teraz już nawet. Podnosisz? Nie wiem, co robię, nie? Podnosisz go. Czekaj, czekaj, dobrze, zostaw, czekaj. Podnosisz go na górę. Teraz. K-
Koniec animacji. Czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Muszę zrobić zdjęcie. Może go podniosę, po prostu wyjdzie z ciebie. Daj mi koniec animacji. Jest? Żyjesz? Jest, zdjęcie. Gdzie jest coś, teraz, daj, bo... teraz daj animację, żeby go położyć. Postaraj się go położyć jakoś. Ja nikogo nie niosę, nie rozumiesz? On umiera. No ale masz ja trochę pchnąłem swoje budynki, bo już nie. Pozycja mi się zacięła, nic nie mogę zrobić. Kierujcie się, zasalutuj, nie wiem, cokolwiek. Połóż się. Nie wiem, klikam odkładaj. Wszystkie przyciski. O, teraz, dobra. Teraz jesteś. Jeszcze. Ma ktoś adrenalinę? Czekaj. Co? Liczę, bo ty dopiero z bazy masz? Czekaj, bo się zacięło. Sprawdzę, nie wiem, chyba nie... Tak, mam adrenalinę. No ja wtedy byłem nieprzytomny. Dobra, nie potrzebuję, nie potrzebuję. Nie potrzebuję, bo Fletcher ma. Ja mówię, no ale mówię wam, czekajcie na medyka, żeby było chociaż jedno. Nie, medyk, nie mogę z wami gadać. Ja zabiorę jedno. Dobra. Dwie kiedyś tam dostałem. Drugi raz jestem już tam. Kasper News Igora. Czekajcie, muszę zrobić kilka rzeczy. Trzeba było mnie zanieść, a nie próbować leczyć, wiesz? Dowództwo, jakieś rozkazy? Co się dzieje? Maro, nie powinniśmy zacząć już ewakuacji? Co teraz?